Annuncio Bobis Gaudium Magnum Papam Sens Bożego Narodzenia Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 22 grudnia 1993 roku. I oto znów nadchodzi Boże Narodzenie, uroczystość liturgiczna upamiętniająca narodziny Boskiego Zbawiciela, napełniająca nasze serca radością i pokojem. Jak wiadomo, dzień 25 grudnia jest datą umowną. W starożytnych pogańskich czasach obchodzono w tym dniu święto narodzin niezwyciężonego słońca, które zbiegało się z przesileniem zimowym. Chrześcijanie uznali za rzecz logiczną i naturalną zastąpienie tych obchodów świętem jedynego i prawdziwego słońca, Jezusa Chrystusa, który stąpił na ziemię, by przynieść ludziom światło prawdy. Odtąd co roku, po intensywnym przygotowaniu adwentowym, i po zakończeniu specjalnej nowenny, wierni wspominają wydarzenie wcielenia Syna Bożego w atmosferze szczególnej radości. Święty Leon Wielki, który był papieżem od 440 do 461 roku, tak mówił w jednym ze swych licznych i wspaniałych kazań na Boże Narodzenie. Moi drodzy, cieszmy się w Panu i otwórzmy nasze serca na przyjęcie najczystszej radości ponieważ nastał dzień zwiastujący nam nowe odkupienie dawne przygotowanie odwieczne szczęście w cyklu dorocznym bowiem odnawia się dla nas głęboka tajemnica naszego zbawienia która zapowiedziana na początku i urzeczywistniona na końcu czasów ma trwać bez końca drodzy bracia i siostry ta radość wywołuje nie tylko szczególny urok dnia z którym związana jest wzruszająca tajemnica Źródłem tej radości jest raczej rzeczywistość nadprzyrodzona i historyczna Bóg światła, w którym, jak pisze święty Jakub nie ma przemiany ani cienia zmienności zechciał przyjąć ciało i ludzką naturę. Dla zbawienia ludzkości narodził się w Betlejem z Najświętszej Maryi Panny, nasz Odkupiciel. Święty Jan w prologu swej Ewangelii przeprowadza głęboką medytację nad tym niepowtarzalnym i wstrząsającym wydarzeniem. Na początku było słowo. W nim było życie. A życie było światłością ludzi, wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Znamy więc z całą pewnością rację i cel wcielenia. Syn Boży stał się człowiekiem, by objawić nam światło. Zbawczej prawdy, i by obdarzyć nas swym boskim życiem, czyniąc nas przybranymi dziećmi Bożymi oraz swymi braćmi. Do tej podstawowej prawdy nawiązuje często w swych listach święty Paweł: pisze do Galatów. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. A ponadto. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. W liście do Rzymian ukazuje następnie logiczne konsekwencje tego faktu, z którymi wiążą się również pewne wymagania. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi Bożymi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Bóg stał się człowiekiem? By uczynić nas w Jezusie uczestnikami swego boskiego życia i swej odwiecznej chwały. Oto prawdziwy sens Bożego Narodzenia, a więc i naszej mistycznej radości. To właśnie zwiastował anioł, pasterzom, strwożonym blaskiem światła, które ich zaskoczyło pośród nocy. Nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida. Narodził się Wam zbawiciel, którym jest Mesjasz-Pan. Drodzy bracia i siostry, Boże Narodzenie jest światłem, nadającym wartość i sens życiu poszczególnych ludzi oraz historii ludzkości. Przychodzą mi na myśl w związku z tym słowa wypowiedziane przez papieża Pawła VI podczas jego historycznej wizyty w Betlejem. Składamy pokorne, wzruszające, ale pełne i radosne wyznanie naszej wiary. Naszej nadziei, naszej miłości. Powtarzamy uroczyście i z przekonaniem wyznanie Piotra. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Następnie powiedział: Wiemy, że człowiekiem targają głębokie wątpliwości. Wiemy, że w jego duszy zalega tyle ciemności, tyle cierpienia. Wierzymy, że słowo, które mamy mu do przekazania, przynosi odpowiedź. Z tym większą odwagą je wypowiadamy, że jest ono ludzkie. Jest to słowo człowieka skierowane do człowieka. Chrystus, którego niesiemy ludzkości, jest synem człowieczym tak nazywał samego siebie. Jest pierworodnym, zapowiedzią nowej ludzkości bratem, kolegą, prawdziwym przyjacielem. Jest tym, o którym zgodnie z prawdą można było powiedzieć, że wiedział, co w człowieku się kryje. Został wysłany przez Boga, lecz nie po to, by potępić świat, lecz by go zbawić. Drodzy bracia i siostry, dążyć do tego, by patrzeć na naszą egzystencję oczami Boga, pełnymi ufności i miłości. Czyż nie to właśnie głosi orędzie Bożego Narodzenia 1993 roku? Jezus narodził się w Betlejem w ubóstwie, by ogarnąć całą ludzkość. Jezus powraca do nas również w tym roku, by odnowić tajemnicę zbawienia, ofiarowaną wszystkim ludziom i każdemu człowiekowi. Jego łaska działa w zaciszu duszy poszczególnych ludzi, ponieważ zbawienie to przede wszystkim dialog wiary i miłości z Chrystusem, uwielbionym w tajemnicy wcielenia. Przejmijmy to orędzie jako prawdziwy dar Bożego Narodzenia. Klęcząc przed Dzieciątkiem Jezus wraz z Maryją i Józefem, przygotowujemy się do rozpoczęcia roku poświęconego rodzinie. Wznosimy naszą gorącą modlitwę do Najwyższego, by uprosić wierność i zgodę dla wszystkich rodzin, nękanych dzisiaj przez fałszywych proroków kultury hedonistycznej i materialistycznej. Niech Boże Narodzenie stanie się dla każdej rodziny źródłem radości i pociechy. Niech rodziny chrześcijańskie, biorąc przykład ze świętej rodziny, szerzą wokół siebie orędzie miłości otwartej na przyjęcie życia, umacniając w ten sposób nadzieję na lepszą przyszłość. Z tymi uczuciami życzę Wam wszystkim i Waszym najbliższym radosnych świąt Bożego Narodzenia. Santi viceto, la Adveni a pregna un tu, via di volontà sua, sicuro in cielo ed in terra. Padre nostro quotidiano, dato bisogno di e dimittono viste le vita vostre, circondano nostri vittimi, dei vittori vostri, e te lo sinduca in tentazione, se liberano siamo.